pierwszej ręki wiem, jak to jest w Polsce z ludźmi chorymi na cukrzycę, bo mam koleżankę, która jest diabetologiem i nieraz słyszałem o tym, jak przychodzą do niej ludzie, którzy zamiast dowiedzieć się o tym, jakie brać lekarstwa, to słyszą, czy obcinać nogę, czy nie. Właściwie chyba nie znam rodziny w Polsce, której kogoś by ta choroba nie dotknęła. Ona jest w mniejszym czy większym stopniu obecna w życiu każdego Polaka. Mamy przebiec, w bardzo szybkim tempie, 12 pięter. Jest to związane z 12 punktami ważnymi dla prawidłowego funkcjonowania z cukrzycą i to jest takich 12 postulatów, a liczba 12 jest taką symboliczną liczbą, gdyż naukowcy twierdzą, że osoby, u których wykryto powikłania w przebiegu cukrzycy, żyją 12 lat krócej. Stąd te 12 pięter symboliczne. Biegnę, już widziałem z jakimś super biegaczem, aktywnym cukrzykiem, który super szybko biega i już się trochę stresuje. Jestem maratończykiem, który ma wiele maratonów za sobą. Jestem człowiekiem, który dwukrotnie ukończył dystans Ironmana w triatlonie. Także jestem najlepszym przykładem na to, że można trenować codziennie. Mało tego, trening i wysiłek fizyczny pozwala lepiej utrzymywać i kontrolować cukrzycę i mieć ją po prostu w ryzach. Panowie, parę słów na gorąco. Jak było? Ciężko. Dlaczego ciężko? Dużo tych pięter. A u pana? Było mocno bardzo. Trzecie. Chcemy pokazać, że cukrzyca to nie jest koniec świata, że to można z tym, że to jest choroba, z którą można funkcjonować oczywiście, o ile w odpowiedni sposób się o to zadba. No a poza tym jest to choroba, która może dotknąć każdego z nas. Ja nie ukrywam, że przez długi czas nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak szeroką grupą ludzi są osoby, które są chore na cukrzycę, ale odpowiednie dbanie o swój stan zdrowia w przypadku tej choroby pozwala wydłużyć to życie nawet o kilkanaście lat. Już pomijam wszelkiego rodzaju inne problemy, jak chociażby kwestie dbania o to, aby uniknąć tak zwanej stopy cukrzycowej czy innych tego typu schorzeń. Wiedza o cukrzycy, o tym, że można z tym żyć, że można to skutecznie jakby leczyć na tyle, że można prowadzić normalne życie, jest w Polsce na bardzo, bardzo słabym poziomie. Więc jak się dowiedziałem, że jest taka akcja, która ma na celu przybliżać ludziom świadomość tego, że z cukrzycą da się żyć aktywnie. Więc jeżeli swoim udziałem mogę jakoś tutaj wspomóc tą ważną sprawę, to natychmiast się zgodziłem i jestem.